Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 11 lekcji kursu programowania w języku Java. Dziś bardzo istotny temat, ponieważ porozmawiamy na temat funkcji. Materiału jest troszeczkę więcej, tak więc odcinek może być troszeczkę dłuższy, więc już nie będziemy na samym starcie tutaj za bardzo przedłużać, tylko od razu przejdziemy do konkretów. Czym są funkcje, które właściwie w języku obiektowym powinniśmy nazywać metodami, a Java jest takim językiem obiektowym, więc właściwie będziemy na to częściej mówili metody. Jednak bardziej takim popularnym słówkiem, które na pewno gdzieś już słyszałeś, dla Ciebie na pewno będzie funkcja, więc te słówka po prostu będę wymieniał. Chciałbym, żeby to było jasne na samym początku, że te słówka mogą być ze sobą wymienne. I tak można je stosować. Na funkcję patrzyliśmy tak naprawdę już na każdym odcinku tego kursu, ponieważ istniała, ja tu wspominam, że to jest funkcja metoda, main, którą trzeba napisać na samym początku, no i ona jest taka specyficzna, bo mówiłem, że program wtedy wie, że od niej ma zacząć. Stąd wszystkie instrukcje, jakie tutaj podaliśmy, na przykład system outa, były widoczne od razu w konsoli po uruchomieniu, bo mamy taką metodę main. Jednak teraz byśmy chcieli stworzyć swoje metody, funkcje, aby napisać taki program w bardziej właściwy sposób, tak powinno się to robić, niż zawsze korzystając z jednej metody. Tak się bardzo rzadko robi. Tak więc od czego zacząć? Po pierwsze, gdzie taka funkcja musi się znajdować? Musi być w obrębie jakiejś klasy. Zobaczcie, że jeżeli zacząłbym tutaj pisać jakąkolwiek funkcję, zacznę przepisywać tą sygnaturę, bo tak się nazywa ta formatka, mówi się na to po prostu sygnatura metody. Jeżeli zacznę ją pisać tutaj, zmienię nazwę, to będzie jakiś błąd. To już jest prawidłowa sygnatura metody, ale tutaj się ona nie może znajdować. Mamy tutaj błąd i tutaj błąd. No coś jest nie tak. Wyszło to po prostu poza ramy klasy. Każda funkcja metoda jest pod zbiorem jakiejś klasy, więc my ją musimy umieścić w jakiejś klasie. Może być to klasa main, ponieważ na razie innych klas jeszcze się nie uczyliśmy. To będzie jeszcze krok dalej. Na to jeszcze przyjdzie pora. Tak więc na razie zostajmy w naszej klasie main. Teraz już jest wewnątrz, wszystko pasuje. Tego publika na potrzeby jednej klasy też możemy się na razie pozbyć, aby po prostu nie tłumaczyć tego jeszcze teraz, a zostawić to na później. Public jest słówkiem dostępowym, jak pewnie to od razu można zauważyć. Publiczna metoda, jeżeli tak zostawimy, to tak naprawdę na potrzeby naszego programu nic się też nie zmieni. Statyczna jest słówkiem, którego też wam dzisiaj nie wytłumaczę, a żeby dobrze go zrozumieć, trzeba by było iść jak gdyby krok dalej do stworzenia własnych klas i dopiero cofnąć się wtedy do tego słówka static i dlaczego tak jest. My na razie nie znamy klas, ponieważ tak jak mówiłem, jest to krok jeszcze troszeczkę dalej, dlatego przyjmiemy teraz, że posługujemy się takimi metodami statycznymi. One są dla nas na tą chwilę dużo, dużo łatwiejsze, dużo łatwiej je zrozumieć, tylko po prostu nie do końca rozumiemy sens istnienia tutaj tego słówka. Przyjmujemy chwilowo, że tak jest, a później się wyjaśni. Tak było zresztą wcześniej z wieloma rzeczami. Jak widzicie, wszystko po czasie się później tak i tak wyjaśni. Tak więc tym się nie należy teraz przejmować. Następnie jest słówko kluczowe void. No i to już jest kwestia dzisiejszego odcinka, które trzeba dobrze zrozumieć. Przed nazwą funkcji, jak już się domyślacie, funkcji metody, która znajduje się w tym miejscu. Nazwę ją sobie wyświetl po polsku, więc wskazuje nam od razu, że to jest po prostu nazwa. Konwencją jest to, już też mówiłem, że piszemy ją w języku Java z małej litery. Nie zawsze tak jest. Czasami można pisać ją z dużej litery, to też by nie był błąd, ale mamy z małej litery. No i przed tym zawsze stoi tak zwany typ zwracany. I tak należy to zapamiętać. I to jest pierwsza dzisiejsza informacja do nauczenia, czyli typ zwracany przed metodą. No tak, tylko czy poznaliśmy typ prymitywny, prosty, jakim jest void, albo kiedykolwiek poruszyliśmy słówko void? No nie, pojawiało się, mieliśmy do tego wrócić, no i właśnie dzisiaj do tego wracamy. Funkcja, metoda oznaczona parametrem void, z angielskiego jest to pustka, tak najlepiej to przetłumaczyć, oznacza tylko tyle, że taka metoda nic nie zwraca po wykonaniu swojej jak gdyby zawartości, swojego ciała metody.
bo tak będziemy nazywali też wszystko wewnątrz metody, jako ciało metody. Czyli po wykonaniu swoich wszystkich instrukcji, ona nic jak gdyby nie zwróci na zewnątrz. Za chwilę się okaże, o co chodzi z tym na zewnątrz, bo sobie pokażemy inne parametry niż void. Void należy teraz utożsamić z tym, że nic nie zwróci. Ale to nie znaczy, że taka funkcja nie może mieć żadnych operacji, które by były gdzieś widoczne na zewnątrz, na przykład na naszym outputcie domyślnym, czyli naszej konsoli wyjściowej. Napiszemy po raz kolejny. Cofniemy się do pierwszej lekcji, gdzie poznaliśmy, jak napisać swój pierwszy program o nazwie Hello World, tylko zrobimy to już w taki bardziej dojrzały sposób. Ponieważ zobaczcie, w ciele mojej funkcji mogę umieścić co chcę. No ta linia już tutaj nie jest żadną tajemnicą, która nam drukuje po prostu linię Hello World na ekran naszej konsoli. No i zobaczmy, czy tak się stanie, naciskając Shift F10 i rozpoczynając nasz program. No i mamy taką pustkę, bym powiedział, bo nie mamy nigdzie tego naszego Hello World, a program już się zakończył. No przyznacie, że trochę dziwne zachowanie i dlaczego tak się dzieje z tymi funkcjami, metodami? Dzieje się tak dlatego, iż tak powiedziałem, main jest specyficzną metodą, która wywoła się sama, a nie ma, tego, nie ma czegoś takiego, że wywoła się sama. Gdzieś tam po prostu w plikach kompilatora wie, że ma się wywołać i coś ją wywołuje. Natomiast nasze własne metody pisane ręcznie, które sami napiszemy, muszą zostać wywołane w innej funkcji, innej metodzie. No, nie ma innej opcji. Najczęściej metody, funkcje będą wywoływały jak gdyby siebie nawzajem. Dlatego w metodzie main, która wiemy, że na pewno już się wywoła, musimy dopiero wywołać naszą funkcję wyświetl do życia. Zobaczcie, zaczynam pisać wyświetl i jeżeli w tym obrębie taka metoda funkcja jest po prostu dostępna, to od razu będziemy mieli podpowiedź, że taka istnieje. Starczy teraz nacisnąć Enter. Bardzo ważne jest to, jeżeli byśmy ręcznie to przypisywali, aby nie zapomnieć o nawiasach. To będzie właśnie nam odróżniało pola zmienne, bo te nazwy też są wymienne, pola zmienne właściwości czasami się mówi, które nie mają żadnych nawiasów i przechowują najczęściej obiekt lub typ prosty, od wywołań funkcji, metod, no i też klas czasami. Dlatego wyświetl musi mieć za sobą nawiasy, otworzyć i zamknąć nawiasy, nawet jeżeli nie ma żadnych argumentów, o których powiemy za chwilę. Bo jak będą argumenty, to już się o wiele jaśniej to wyjaśni. Dopiero teraz mamy prawidłowe wywołanie naszej funkcji. Jest to po prostu jedna linijka. Zostawiamy nawiasy, Shift F10, zobaczmy, czy teraz uda się uruchomić naszą funkcję. Wywoła się funkcja main, która wywołała funkcję wyświetl i funkcja wyświetl wydrukowała na ekran naszej konsoli napis Hello World. No i to, co mówiłem, mimo że ta funkcja w tym momencie nic nie zwraca, pamiętamy, wracamy do tego słówka void, ona nic nie zwraca, to nie znaczy, że nie może przekazywać jakichś żadnych informacji i tak dalej. Oczywiście może, jednak z tym słówkiem nic nie zwraca, chodziło o coś troszeczkę innego, bo zobaczcie, że chcemy to zrobić jeszcze taki troszkę mądrzejszy sposób, żeby ta nasza funkcja nam właśnie coś zwracała. No to zastąpimy to nasze słówko void, które mam teraz podświetlone, na słówko string, no bo hello world jest typem string i to jest najważniejsze, żeby typ zwracany odpowiadał typu, który zadeklarujemy jako typ zwracany. Tutaj musi być spójność. Kompilator nigdy nam nie pójdzie na rękę i ten typ musi się zgadzać. Teraz gdzieś mamy linię na czerwono i program nawet się nie uruchomi, ponieważ jest jakiś błąd krytyczny, którego się nie dopatrzyliśmy. Brakuje słówka zwrócenia wartości z tej metody. Musimy zwrócić jakiegoś stringa, deklarując go w tym miejscu. Jak gdyby tworzymy taki zapis, że umawiamy się na to, że na pewno ta metoda będzie coś zwracała. Więc musimy takie coś zrobić przez słówko kluczowe return. Z angielskiego return można bardzo łatwo przetłumaczyć na słówko powrót. Powrót, zwróć. Dlatego stawiamy tutaj return i tu będziemy chcieli zwrócić jakiś string. Może być to wcześniej wygenerowana zmienna i tak dalej. No wiadomo, najszybszym i prostym sposobem będzie po prostu umieszczenie łańcucha tekstowego. Tworzenie nowej linii już tutaj nam nie będzie potrzebne, bo już nie chcę, żeby nasza metoda sama w sobie coś drukowała, bo nie zawsze będziemy chcieli tylko wydrukować to na ekran naszej konsoli, ale na przykład wynik jakichś skomplikowanych obliczeń matematycznych i tak dalej będziemy chcieli zwrócić do dalszej analizy, czyli do funkcji, która będzie wywoływała tą daną naszą funkcję. Gdzie? No właśnie w to miejsce. No więc naciśnijmy teraz Shift F10 i co się teraz stanie? Jeżeli jesteście dość bacznymi obserwatorami, powinniście się już domyśleć, że
no nie stanie się nic. Nie mamy teraz nie mamy też żadnej metody, która informowałaby nas o wynikach działania na ekranie naszej konsoli. Mamy tylko zwrot tej informacji, która dochodzi do tego miejsca, następnie jest gubiona. Są dwie możliwości teraz, aby tą informację zaobserwować. Aby ją sobie przechować w jakiejś nowej zmiennej, która również byłaby prawidłowego typu, bo zobaczcie, że to przechodzi, ale integer na przykład zwrócony z takiej metody już nie przejdzie. Mamy tutaj zagwarantowane, że musi być to typ string, dlatego to już nie działa. Więc to jest jedna metoda na przechwycenie takiej wartości zwracanej. Mamy ją pod zmienną h i można ją teraz wyświetlić. I dopiero teraz przekonamy się, że nasz program jak najbardziej działa w jeszcze odwrotny sposób niż to robiliśmy do tej pory. Poprzez wywoływanie funkcji i metod, zobaczcie, mamy dalej Hello World. Tylko jest to znacznie bardziej, jak gdyby, preferowany sposób, bo nasza metoda może teraz też przyjmować parametry, co za chwilę pokażemy, i jest bardziej podatna na modyfikacje. W razie jakiegoś błędu czy coś, można poprawić taką metodę jeden raz, na przykład w tym miejscu poprawić jakąś literówkę, a wywołań takiej metody, no czego nie powiedziałem, ale powinno być to dość jasne, może być w trakcie wykonywania kodu nieskończenie wiele. Wywołań tej metody wyświetl oczywiście. Więc to jest taka cecha, dlaczego te metody są takie fajne i funkcje i dlaczego powinniśmy je w ogóle używać. Mam nadzieję, że to wyszło samo z siebie. Drugi sposób oczywiście wydrukowania takiej funkcji wyświetl jest wysłanie jej po prostu jako parametr od razu do takiej metody, która nam coś wyświetla. Trzeba mieć jednak wtedy na uwadze, że ona jest zgubiona jak gdyby z pamięci komputera, bo w momencie końca tej funkcji ta wartość stąd jest kasowana, zostaje tylko w tym miejscu na tą jedną chwilę, aby zostać tutaj wydrukowana. No i ciężko nam będzie się już tutaj później do niej odnieść, więc coś za coś, ale możemy tak od razu też z taką zmienną wyświetlić argument, bo to jest argument innej funkcji, która się nazywa printline, to nasze wyświetl jest teraz argumentem, więc tutaj po prostu wykazujemy to, że funkcja może być automatycznie argumentem innej funkcji. Dość to skomplikowane, ale myślę, że tak jasno to tłumaczę, że większość z was na pewno to zrozumie. Dobra, powiedzmy teraz o czymś takim, jak przeciążanie naszych funkcji. Tutaj lepiej się nada typ integer, dlatego na taki przejdźmy, ponieważ najłatwiejsze przykłady są to zastosowanie funkcji, stworzenie własnej funkcji na przykład do dodawania dwóch liczb, trzech liczb i tak dalej. To będzie dużo, dużo lepszy przykład od zwracania typu string, dlatego dajmy tutaj, nazwijmy sobie swoją pierwszą funkcję, a właściwie już drugą funkcję poprzez nazwę dodaj. Teraz będziemy chcieli, aby typ zwracany był int, no bo wynik dodawania będzie po prostu liczbą całkowitą, integer. Tutaj zwrócenie stringa jest już błędem, to co mówiłem, sygnatura musi odpowiadać wartości zwracanej. No błędem by już nie było na przykład to, tak? I każda inna liczba całkowita już nie jest błędem, nie mamy żadnego tutaj błędu. Jednak my będziemy chcieli to zrobić troszkę inaczej, w taki jeszcze mądrzejszy sposób. Tak więc na tą chwilę chciałbym wam powiedzieć, czego nie można robić. Tak zacznę trochę przewrotnie, aby to już było jasne, gdyby ktoś po prostu próbował robić. Nie można zmienić naszej funkcji, tak zwanego zrobić przeciążenia, tylko z racji na typ zwracany. Zobaczcie, że jeżeli mam funkcję o nazwie dodaj, która była wcześniej prawidłowa, i funkcję o nazwie dodaj, ale która zwraca już inny typ, bo double, takie przeciążenie nie może zajść. Nie może zajść przeciążenie ze względu na typ zwracany. Zobaczcie, że obydwie te metody teraz są błędne, bo kompilator uznaje, że one są identyczne. Ich sygnatura jest taka sama. Przeciążenie może polegać tylko z racji na argumenty. Przed chwilą wysyłaliśmy argument, dodajmy sobie tutaj pierwszy nasz argument, aby stworzyć pierwszą metodę, która będzie przyjmowała jakikolwiek argument. Czyli na przykład niech to będzie int 5, przepraszam, int oczywiście nazwa, przepraszam bardzo, niech to będzie x i na potrzeby, to jeszcze nie będzie nam dodawało dwóch liczb, jeżeli poślemy jeden argument, to chcemy, aby typ zwrócony takiej metody dodawania był liczbą o jedną większą. Takie po prostu sobie założenia przyjmijmy. I teraz zobaczcie, że mamy naszą metodę, która przyjmuje jakieś argumenty, które są wymieniane w nawiasach. Tak więc te nawiasy od funkcji dodaj już nie będą mogły być puste. Zobaczcie, że wcześniej istniało takie przeciążenie puste metody dodaj. Jednak
Teraz jedynym obowiązującym przeciążeniem jest funkcja, która przyjmuje jeden argument, dokładnie jeden argument, integer o nazwie x. No i tutaj musimy ten argument podać. Albo może być to zmienna o jakiejkolwiek nazwie. Te nazwy nie są ze sobą wiążące. Jeżeli byśmy mieli zmienną y, możemy taką posłać. Oczywiście takiej teraz nie mamy. Jeżeli mamy zmienną a, możemy taką tutaj posłać. Te nazwy tutaj nie są ze sobą wiążące. Wiąże się tylko typ. Typ musi być ściśle określony, taki sam. Jeżeli jest zadeklarowana zmienna integer x, to taki integer musi zostać tutaj posłany. Nie musimy tworzyć nowej zmiennej, można to zrobić bardzo prosto z klawiatury, posłać na przykład 5. Wynik naszej funkcji jest zwracany, tutaj nie jest jeszcze drukowany, ale ta linijka mówi nam o tym, że wynik też zostanie wydrukowany następnie. A więc zobaczmy, co się stanie z naszą piątką i na ekranie naszej konsoli uzyskujemy liczbę 6. Ponieważ mamy tutaj preinkrementację, która zachodzi wcześniej, udało się zwrócić wartość 6, do funkcji dodaj, a następnie jako argument do funkcji println, która już po prostu wiedziała, że taką wartość należy wydrukować. Wiedziała, co z nią po prostu zrobić. O dobra, to nasze przeciążenie, bo tak można powiedzieć, że mamy tylko jedną obowiązującą sygnaturę metody dodaj, a zróbmy teraz drugą, czyli to nasze przeciążenie. Dalej mamy dodaj, ta sygnatura niczym się nie różni. I tak to zostać nie może, ponieważ kompilator się gubi. Ale możemy powiedzieć, że chcemy dodać x i jeszcze do x dodać y, czyli jakąkolwiek inną zmienną. Zobaczcie, int x i int y są teraz dwoma argumentami, które przyjmuje funkcja dodaj. Argumenty oddzielamy przecinkiem, jeżeli miałoby ich być więcej. Jeżeli są dwa, co najmniej dwa, musimy oddzielić je przecinkiem. W przypadku jednego nie było takiej potrzeby. Oczywiście wiążącą, cały czas wiążącą przeciążeniem takiej funkcji, przepraszam, tutaj musi być jeszcze ten, jest też bezargumentowe dodaj. Z tym też nie ma problemu. Możemy sobie wywołać, żeby sprawdzić, czy na pewno tak jest nasz dodaj, które będzie po prostu zwracało 0. Zobaczcie, że wywołamy dodaj bez żadnego argumentu. Wtedy nam zwróci 0, więc taka funkcja bez argumentów jak najbardziej jest dopuszczalna. Wróćmy do tych naszych dwóch argumentów w funkcji. Aby robiło to coś troszeczkę innego, chcemy dodać wartości x i y do siebie. Można to zrobić bezpośrednio przy słówku return. Te operacje dodawania i każde inne i tak tutaj zajdą. Oszczędzam to troszeczkę kodu, aby nie tworzyć tutaj nowej zmiennej. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inny pomysł, może to zrobić w inny sposób. Tak więc mamy korzystanie z naszej metody dodaj. Może ją zostawmy i wywołajmy sobie wszystkie trzy z nich i zobaczymy, że wszystkie trzy z nich naraz nam będą działały. Wróćmy do tego naszego 5, które wywoła nam metodę dodaj z takim przeciążeniem, które przyjmuje jeden argument i dodajmy jeszcze wywołanie jednego przeciążenia naszej funkcji, które przyjmuje dwa argumenty. Dodajmy sobie do 5, 6. Powinniśmy uzyskać wynik 11 w rezultacie. Mówi nam to ta linijka dokładnie. Shift F10, co się stanie? 0, wywołanie pierwszej funkcji dodaj, która zwraca zawsze wartość 0, bo tak sobie to ustawiliśmy. 6, gdzie my wysyłamy argument 5, zwrócona została wartość o 1 większa poprzez preinkrementację w tej tutaj sygnaturze metody, czyli w tym przeciążeniu. I na samym końcu mamy wartość 12. OK, 5 plus 6 równa się... Skąd to teraz wynika? 5 plus 6 równa się 12. Troszeczkę dziwne. Sekunda. No właśnie. Źle wysłałem argumenty. Oczywiście my nie chcemy tutaj posyłać argumentu jako wynik dodawania tego, bo to, co nam się teraz stało, to 11 dodawanie już zaszło tutaj. Taki argument jako matematyczna operacja też może zajść. Została wywołana ta sygnatura tutaj funkcji, która zwiększyła nam wartość 11 o jeszcze o 1, stąd wyświetlone zostało 12. To ostatnie przeciążenie funkcji dodaj tutaj w ogóle nie jest podświetlone, ponieważ nigdzie tego nie używamy i to już był malutki wskaźnik na to, że coś poszło nie tak. No podczas tutaj nagrywania trochę za mało się skupiłem i nie zauważyłem tego. Rzeczywiście kolejny argument przy wywoływaniu funkcji, jeżeli chcemy, aby to było traktowane jako kolejny argument, też musimy oddzielić przecinkiem. No dokładnie tak samo jak w sygnaturze. Fajnie, że takie przeoczenie się pojawiło, no bo nie zawsze wszystko
nam pójdzie za pierwszym razem. Trzeba też umieć analizować kod. Oj, teraz oczywiście wszystko jest bardzo dobrze. Wartością dodawania tych liczb powinno być oczywiście 11, a nie 12. Mówi nam to teraz o tym, to ostatnie przeciążenie tutaj metody dodaj. Tak więc pamiętamy o przecinkach, pamiętamy o typach zwracanych, które mogą być wyjątkowo puste, void. Wtedy słówko return nawet nie może się pojawić, bo nie ma wtedy żadnego sensu. W każdym innym przypadku pamiętamy, że zachodzi takie ścisłe zobowiązanie pomiędzy typem zadeklarowanym a typem, który musi zostać zwrócony. Jeżeli integer to integer, jeżeli string to string, możemy się posługiwać nawet typami złożonymi jak obiekty. Zresztą string takim jest. Tak więc możemy z naszych funkcji zwracać co chcemy, ale to już wyjdzie w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy poznawali bardziej zaawansowane struktury, obiekty i tak dalej. Myślę, że taki wstęp do funkcji jest dość dobry. Poznaliśmy przeciążanie tych funkcji, ich parametry. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Muszę Ci bardzo serdecznie podziękować za uwagę w dzisiejszym odcinku. Liczę na jakieś opinie, komentarze, co jeszcze można poprawić. Oczywiście na subskrypcję mojego kanału i mam nadzieję do usłyszenia już w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!